Pamiętam pierwszy raz to w 93, gdzie zrywałem się ze szkoły, żeby przyjeżdżać oglądać treningi, czytać, czatować tam gdzieś na autografy od piłkarzy. Potem gdzieś troszeczkę rodziców lekko oszukując, że idę na SKS-y, wsiadałem w pociąg z Legionowa i jechaliśmy tutaj, aby dostać się na stadion. I to był 93 rok. Pamiętam chyba z GKS-em Katowice graliśmy, jak przez mgłę, bo tak duże wydarzenie emocjonalne, że z samego boiska wyniku absolutnie nie pamiętam. Potem było troszeczkę przerwy, bo gdzieś tam moja ekipa nie za bardzo chciała jechać, były jakieś tam wpadki, rodzice się dowiedzieli, były problemy i chyba w 95 graliśmy z Besiktasem Stambuł. Wpadliśmy na krytą tamtejszą. I tam nie było gdzie szpilki wcisnąć, tyle ludzi gdzieś tam na barierkach wisieliśmy. Z meczu też absolutnie nic nie pamiętam, bo interesowało mnie to, co dzieje się na trybunach, jak ten stadion cały żyje. I to był ten moment taki chyba taki mocno zwrotny, że postanowiłem, że muszę być tutaj jak najczęściej. Ja myślę, że to jest to, co przyciąga wielu kibiców na stadion. Ja myślę, że zdecydowanie mniejszy procent widzów przychodzi oglądać czysto taki piłkarski spektakl, a więcej jednak woli obejrzeć się troszeczkę na bok, jak wygląda oprawa, jak żyje Żyleta, co się dzieje, poskakać, pobawić się, porozmawiać ze znajomymi, bo ustalmy, że mecz piłkarski to nie tylko to, co dzieje się na murawie, ale również to, co dzieje się na trybunach. Ja tak to odbieram i oczywiście śledzę cały czas boisko, ale zdarzało się kilkukrotnie przy różnych meczach, że nie widziałem bramki, która padała, wracałem do domu i dopiero potem gdzieś sobie ją odtwarzałem. Ja myślę, że takim najbardziej traumatycznym wydarzeniem, bo brakowało mi słów przez kilka dni, nie wiem czy cokolwiek z siebie wydobyłem, z rodzicami absolutnie nie chciałem rozmawiać, w szkole też nie za bardzo, to było te 2-3 z Widzewem, 97, jakoś tak, o Mistrzostwo Polski, jeden mecz przed Mistrzostwem Polski, gdzie przegraliśmy absolutnie wszystko. Ja pamiętam, to było niesamowite, że cały stadion wychodził absolutnie bez słowa, tak? Bo do 88 minuty mieliśmy mistrza Polski w kieszeni, a potem to się zmieniło. No i takich meczów nie chciałbym absolutnie więcej oglądać, bo to trauma straszna. Były oczywiście jakieś tam kaszany strasznie, nawet w niedalekiej przyszłości, w historii Legii, czy tam jakieś pod Beskidzie nas ogrywa na Łazienkowskiej, no to ustalmy, że to jest kicha straszna. Czy ta Lechia w zeszłym sezonie i przegrane Mistrzostwo Polski, no takich spotkań Legia nie powinna. Legia jako klub, który zawsze aspiruje gdzieś tam do najwyższych celów, nie powinna takich meczów przegrywać. Chciałbym tak teraz zrobić sobie listę troszeczkę w głowie, aby te wszystkie mecze fajne odświeżyć. Na bieżąco myślę, że pięknym zawsze, myślę, że dla każdego legionisty wydarzeniem jest strzelenie 3 bramek na bułgarskiej i to tak najświeżej, bo tam raczej nie wygrywamy tak wysoko. Jak w ogóle wygrywamy, to 1-0, 3-0 to był piękny moment i na pewno to też będzie gdzieś tam długo pamiętał. Pierwszy wyjazd i to w naprawdę dużym cudzysłowie to wizyta na Konwiktorskiej. To taki pierwszy wyjazd to był ten, myślę, że chyba najbardziej pamiętny derbowy mecz w 96, kiedy tam spłynęły stadiony i tam generalnie było straszne zło. To był taki pierwszy wyjazd, gdzieś tam rodzice zgodzili się, abym na to poszedł, że wszystko tam dobrze, specjalnie w szkole nadrabiałem dosyć dobrymi ocenami, aby mieć argument do tego, aby w ogóle starać się o możliwość. Ja pamiętam, że już tak w połowie meczu, jak tam zaczęło się wszystko dziać, te bramki leciały, policja na sektorze, mówiłem, że będzie problem. No i problem był, bo po meczu gdzieś tam już to się wszystko zakończyło. Wróciłem, stoję w centrum czekając na autobus, ale wcześniej podjechał radiowóz niestety i nas tam wszystkich mocno pozabierali. Także o 7 rano gdzieś tam rodzice odebrali mnie z komendy na Wilczej. Ścieżki zdrowia, straszna rzecz w ogóle, ale tak, to taki mocny akcent, jeżeli możemy mówić o wyjeździe. Oczywiście byłem absolutnie niewinny, nic nie zrobiłem i to tym bardziej gdzieś tam wielki szok dla takiego małolata, bo ja miałem naście lat, że w zasadzie no jestem niewinny, a dostałem niezłe manto. I pierwszy raz jechaliśmy tam na Rejmonta. Nie jechaliśmy z całą grupą zorganizowaną, tylko właśnie z ojcem i z kolegami samochodem. A i tam, żeby było śmiesznie, to parkowaliśmy na warszawskich blachach przy samym stadionie. Dosyć było gorąco, oczywiście barwy pochowane. I mieliśmy troszeczkę problem, żeby przedostać się do naszej grupy, bo tam kordon policji nie chciał uwierzyć, że jesteśmy z Warszawy. I w zasadzie zaryzykowaliśmy, wyrzucając szaliki gdzieś tam w ostatnim momencie, odrywając się od tej grupy, która konsekwentnie rzucała wszystkim, co możliwe,
w idących legionistów i jak zorientowali się, że jednak biegniemy i już pokazujemy, że mamy barwy, to jeszcze nas troszeczkę gonili. Na szczęście wtedy nasz korton policji przepuścił, bo jakby nas nie przepuścili, no to byłby gruby wyjazd. Ale tak, no takie emocje gdzieś tam troszeczkę na ryzyku, ale to się takie rzeczy pamięta.